z Lechem Poznań. Ostatni mecz podczas zgrupowania w tureckim Belek, wygrana 4-1 z Enes Mura, ze słoweńskim zespołem. I chociaż wynik mógłby sugerować, że był to taki łatwy mecz dla kolejorza, to z przebiegu gry chyba tak nie do końca było, bo Słoweńcy momentami wysoko poprzeczkę zawiesili. No i o zdanie właśnie na temat tego meczu zapytamy Radosława Murawskiego, pomocnika kolejorza. Tak, zgodzę się, mecz to nie należał do najłatwiejszych. Natomiast założenia, które gdzieś tam zakładaliśmy sobie przed meczem, konsekwentnie realizowaliśmy i wiadomo, że w takich sparingach cieszą zwycięstwa, bo to też buduje atmosferę i my wyglądamy dużo lepiej, ale to jest drugorzędna sprawa i najważniejsze jest to, jak wyglądamy na boisku, jak się przemieszczamy, jak się porozumiewamy, więc dla nas to jest ten aspekt najważniejszy i myślę, że można to dodać do kolejnego jakiegoś tam plusa za ten sparing dla całej drużyny, że kończymy ten obóz w dobrych humorach. No właśnie mówisz o tym przemieszczaniu się, o tej współpracy. Jak na przestrzeni tego obozu tak czułeś, że ta współpraca z każdym kolejnym meczem się poprawiała? Jak to wyglądało w twojej opinii? Wiesz co, no było dużo rotacji w składzie tak naprawdę, więc najważniejsze jest to, żeby każdy załapał tą taktykę jak najlepiej, bo w przypadku, gdy ktoś może pauzować, ktoś nie może grać, wskakuje następny i to jest najważniejsze, żebyśmy się wszyscy zgrywali jak najlepiej. Wydaje mi się, że w przeciągu całego obozu każdy wykonał kawał dobrej roboty. Wyglądaliśmy naprawdę dobrze, raz fizycznie, a dwa taktycznie i to co mówię, no wygrywamy mecze, więc to cieszy i miejmy nadzieję, że przełożymy to, co ciężko trenowaliśmy, przełożymy na ligę i będziemy równie dobrze zaczniemy od pierwszego meczu. Wspomniałeś o tej robocie, sporo tej fizycznej roboty tu wykonaliście. Czy dzisiaj już troszeczkę więcej tej świeżości było w nogach? Bo tak to wyglądało, że tej dynamiki było więcej niż chociażby w tym poprzednim meczu z Batumi. Nie, wiesz co, każdy mecz jest inny, więc też wiesz, jednostki treningowe się zmieniają. To nie jest tak, że ostatnio mieliśmy luz i dlatego to tak dzisiaj lepiej wyglądało. Ale myślę, że wiesz co, w głowach też jest coś takiego, że to już jest ostatni mecz, więc trzeba po prostu dać siebie wszystko. Jutro wracamy już do Poznania i będzie troszeczkę czasu, żeby odpocząć. Patrząc tak całościowo na ten obóz, z optymizmem już patrzysz na tę kolejną rundę, która za chwilę się zaczyna? Jeszcze raz powtórz, bo... Patrząc tak całościowo na robotę wykonaną na tym obozie, jak oceniasz formę zespołu na te 2,5 tygodnia przed ligą i jak w ogóle patrzysz na ten start rundy w waszym wykonaniu, jak on może wyglądać? No pozytywnie. Jedyne, co na pewno będzie inne, to warunki pogodowe i boiska w Polsce, ale musimy być pewni swego, świadomi tego, jaką jesteśmy dobrą drużyną i po prostu to, co powiedziałem, no musimy to przełożyć na ligę, zacząć z przytupem i kontynuować to w każdym kolejnym meczu. Trener Maciej Kędziorek, asystent trenera Lecha Poznań Macieja Skorzy jest z nami po ostatnim meczu Lecha Poznań na zgrupowaniu w Belek. Rywalem słoweńska Mura, która postawiła kolejorzowi wysoko poprzeczkę, chociaż Lech zakończył ten mecz zwycięstwem. No jak wyglądało to spotkanie w wykonaniu niebiesko-białych zdaniem trenera? No tak, zgadza się. Był to groźny rywal. Nasi analitycy zrobili nam analizę, z której wynikało, że jest to zespół dobry, grający dużo w piłkę, potrafiący się przy piłce utrzymać. No i to było dzisiaj widać w meczu. Ale dzięki temu mogliśmy przećwiczyć kilka rozwiązań. Pressing wysoki chociażby. Także jesteśmy zadowoleni nie tylko z wyniku, ale też z naszej gry. Myślę, że mecz toczył się na naszych warunkach od początku do końca. Zagraliśmy niezłą piłkę i to cieszy. No. Pracujemy ciężko, także jeśli chodzi o ten etap przygotowań, to uważam, że wyglądamy całkiem nieźle. Patrząc tak już bardziej całościowo na to zgrupowanie i pracę, którą udało się wam wykonać, widać ten progres w postawie zespołu na boisku, było między chociażby tym pierwszym a ostatnim sparingiem? No tak, cytując klasyka, zespół zareagował pozytywnie, natomiast no widać ten progres. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, jaką wykonali zawodnicy. Naprawdę mieli tu z nami ciężko, przeżywali ciężkie chwile, jeśli chodzi o pracę na boisku. No co ważne, bo to też, jeśli chodzi o zgrupowanie, jest bardzo ważne. Udało nam się uniknąć kontuzji, wszyscy wracamy zdrowi, cali, zadowoleni, także no, czekamy. Ostatnie sparingi, jeszcze ostatnie szlify i czekamy na pierwszy mecz z Krakowem. Na zgrupowaniu w Belek pojawiło się kilka nowych twarzy w składzie Lecha Poznań i zacznę od norweskiego skrzydłowego Christophera Welde, który miał okazję już wprowadzić się do drużyny, pokazać w sparingach. Jak wyglądał tak na początku tej współpracy z Lechem Poznań, z kolegami?
No, wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek my też podchodzimy do tego ze spokojem. Christopher jest trochę na innym etapie przygotowań, ma do nadrobienia pewne rzeczy, ale myślę, że z każdym dniem, zresztą to było widać, wyglądał coraz lepiej. Jest to skrzydłowy o trochę innym profilu niż ci, których posiadaliśmy, także liczę, że sprawi, że będziemy jeszcze mieli kolejny wariant gry w ataku i będziemy jeszcze trudniejsi dla rywala. Dzięki temu, że mamy zresztą tak szeroką kadrę i tak różnych skrzydłowych, możemy sobie pozwolić na różny sposób gry, dostosowany bardzo mocno do tego, jak gra nasz przeciwnik. W tej szerokiej kadrze na zgrupowanie pojawiło się też trzech młodych zawodników z Akademii Lecha. Maksymilian Pingot, Maksym Czekała, Jakub Antczak. Oni też swoje minuty w sparingach dostali, mieli okazję pokazać się na treningach. Jak wyglądali na tle tych bardziej doświadczonych kolegów? No, uważam, że bardzo dobrze. Nasza akademia pracuje naprawdę, naprawdę nieźle. Zresztą jest z nami trener Hubert Wędzonka, który tutaj dbał bardzo o chłopaków, też zresztą brał aktywny udział w zajęciach. No i wszystko przed nimi. No, myślę, że wszyscy trzej pokazali się z bardzo dobrej strony. Naprawdę uważam, że ten obóz będzie dla nich bardzo, bardzo korzystnym doświadczeniem i kto wie, co będzie w najbliższej przyszłości. Nie chcę tutaj oczywiście składać żadnych deklaracji, bo to nie moja rola, ale uważam, że na pewno ten obóz na pewno pomógł i wzmocnił ich pozycję w zespole. Biorąc pod uwagę całą pracę, jaką udało się tutaj na tureckim wybrzeżu wykonać Lechowi Poznań, z jakim nastawieniem patrzy pan trener na zbliżający się wielkimi krokami start ligi? Czy to jest pozytywne nastawienie? Nie będę ukrywał, że czeka nas bardzo ciekawe 4 miesiące. Wszyscy nie możemy się już doczekać tego pierwszego meczu z Krakowem, tak samo kolejnych. Natomiast nie będę ukrywał, że to widać, że tutaj wszyscy są świadomi tego, o co gramy, świadomi celu. No, od masażystów począwszy, po kierownik, wszystkie osoby, które z nami współpracują, oczywiście piłkarze, trenerzy, naprawdę tu widać, że wszyscy gdzieś tam może głośno o tym nie mówią, ale wszyscy wiedzą, co nas czeka, wszyscy wiedzą, jak trudne zadanie jest przed nami i myślę, że zrobimy wszystko, żeby tą pozycję, którą w tej chwili mamy, obronić.